Suma dwóch liczb wynosi 70, zaś ich różnica 24. Jakie to liczby? Dobrze, to może nazwijmy te liczby x, y i napiszmy, co o nich wiemy. X, y to są szukane liczby. No dobrze, i co wiemy o tych liczbach? No po pierwsze, że suma wynosi 70, tak? Czyli jak je do siebie dodamy, to dostaniemy 70. I co jeszcze wiemy? Aha, wiemy, że różnica wynosi 24. To znaczy, jak je od siebie odejmiemy, to będziemy mieli 24. Dobrze. No i co? I teraz widzimy, że współczynnik przy y w pierwszym równaniu jest minus współczynnik przy y w drugim równaniu. To znaczy, że jak dodamy do siebie te równania stronami, to y nam się wyeliminuje. Czyli... Tak, y nie będzie, x plus x to jest 2, x jest po lewej stronie, a po prawej stronie jest 70 plus 24, czyli 94. Dzielimy przez 2, czyli mamy x tutaj, a po lewej stronie 94 przez 2 to jest, no 80 przez 2 to jest 40, zostaje nam jeszcze 14, czyli 47. Czyli x jest równe 47. I teraz moglibyśmy wstawić to 47 do jednego z tych równań i wyliczyć y, ale może zróbmy troszkę inaczej, bo zauważmy, że jeżeli te równania od siebie odejmiemy, to wyeliminujemy x. No, czyli może przepiszmy te równania tu jeszcze raz. X plus y równe 70 i x minus y jest równe 24. I teraz te równania od siebie odejmujemy, tak? Czyli x minus x to jest 0, to będzie y minus, napiszę wyraźnie, minus y równa się 70 minus 24. Czyli co, y minus minus y to jest 2y, prawda? To jest to samo co y dodać y. I 70 minus 24 to jest 70 minus 20 to jest 50 i jeszcze minus 4 to jest 46. Dzielimy przez 2. I otrzymujemy y równe 23. No to jeszcze sprawdźmy. 47 plus 23 to jest 60 plus 10, czyli rzeczywiście 70. Natomiast 47 minus 23 to jest rzeczywiście 24. Zatem te liczby to 47 i 23.